Hej, witam Was dzisiaj w makijażu, który jest dość mocny, ale dla mnie odpowiedni. Ja lubię tego typu makijaże, nawet na co dzień, szczególnie właśnie w takich brudnych kolorach, takich różach, brązach, ale w takich właśnie przybrudzonych. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taka odsłona. Jeżeli nie, to prawdopodobnie za tydzień, o ile mi się coś znowu nie zmieni, bo dzisiaj miał być inny makijaż. Prawdopodobnie za tydzień zrobimy sobie jakąś delikatną kreseczkę cieniem, kredką, zobaczymy. Nic nie obiecuję, bo tak jak mówię, dzisiaj siadałam z zamysłem zupełnie innego, bardzo delikatnego makijażu, a wyszło jak zwykle. Ale Wy, jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonać taki właśnie makijaż, to zapraszam Was do oglądania dalej. Thank you.
tak prezentuje się już skończony makijaż. Dzisiaj przyszłam do Was z zamysłem zrobienia sobie brązowej, delikatnej kreski kredką do brwi. Wiadomo, kończy się jak zwykle. Dajcie znać, czy podoba Wam się makijaż. Ja po prostu, nie widzę, że nie wytarłam sobie tuszu z powieki, zaraz to zrobię. Ja powiem Wam, że ubóstwiam tą paletę. Ona jest po prostu tak cudowna, z nią się tak cudownie pracuje. Ona, ja nie wiem, to jest inny poziom makijażu, a tak naprawdę kosztuje grosze, bo możecie ją dostać w Biedronce, w Lidlu, czy na innych stronach internetowych na przykład. Pracuje się z nią nieziemsko. Ja myślę, że jak dorwę jakąś promocję, to zaopatrzę się w resztę, bo ich jest naprawdę dużo, ale cieszę się, że tą białą mi się udało dostać, bo ona jest po prostu boska, naprawdę boska. Poczekajcie, wytrę sobie ten tusz z powieki i już do Was wracam. Te cienie są po prostu jak masełko, szczerze mówiąc, tylko myślałam, że ten jasny, brudny róż będzie trochę jaśniejszy, ten, który wylądował na prawie całej dolnej powiece, ale on i tak pięknie się tutaj wtopił w ten makijaż, no po prostu wygląda cudownie. Jedynie co cudownie nie wygląda, to moje usta ostatnio, ale strasznie mi popękały. Nic nie jest w stanie im pomóc. Zamówiłam sobie już produkt do ust, który może, mam nadzieję, pomoże. Dajcie mi znać, czego Wy używacie na tak mocno popękane usta. Ja sobie na moment nałożyłam tą matową pomadkę, ale ona jest na tyle komfortowa, że mogę ją spokojnie nosić. No i nie przedłużając, czekam na Wasze komentarze, czy Wam się podoba, czy nie. Czy macie którąś z tych palet, czy chciałybyście mieć którąś z tych palet? Ja jedną z takich palet będę miała dla Was niebawem, więc czekajcie. No, jest cudowna, naprawdę cudowna. Jeżeli któraś z Was ma inną wersję kolorystyczną, to proszę o komentarz, bo ja chętnie sobie którąś jeszcze dokupię. Tymczasem się już naprawdę żegnam. Dzięki za wspólnie spędzony czas i widzimy się już w następnym filmie. Bujaki, pa!